Cześć! Pewnie słyszeliście kiedyś o sytuacji, kiedy farmaceuta wydał pacjentowi lek na receptę, ale bez recepty lekarskiej. Dlatego dzisiaj opowiem Wam, kiedy i na jakich warunkach magister farmacji może wydać lek na tak zwaną receptę farmaceutyczną. Taka recepta farmaceutyczna to dokument, który farmaceuta ma prawo wystawić w aptece w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Takie prawo ma tylko magister farmacji, nie mają takiej możliwości technicy, którzy też często obsługują nas w aptece. Leki, które zwykle znajdują się na takich receptach, to leki na nadciśnienie, cukrzycę czy astmę, kiedy pominięcie dawki może mieć niebezpieczne konsekwencje, na przykład niekontrolowany wzrost ciśnienia krwi, ataki duszności czy niebezpieczne wahania poziomu glikemii. W takiej sytuacji farmaceuta może wydać lek w najmniejszym dostępnym opakowaniu i ze 100% odpłatnością. Oznacza to, że nawet jeśli kupujemy lek ze zniżką, posiadając receptę lekarską, to przy korzystaniu z recepty farmaceutycznej musimy za niego zapłacić wyższą kwotę. Farmaceuta jest zobowiązany do tego, aby na recepcie opisać przyczynę wydania leku na receptę farmaceutyczną. I musi być ona naprawdę istotna, ponieważ recepta to ważny dokument, który podlega kontroli przez inspektora farmaceutycznego. Dlatego farmaceuta może odmówić nam wydania leku na receptę, na przykład gdy w ogóle zapomnieliśmy recepty z domu albo nawet nie poszliśmy jeszcze do lekarza. Natomiast farmaceuta może wystawić nam taką receptę, gdy na przykład zgubiliśmy lub skradziono nam bagaż, w którym mieliśmy potrzebne nam leki, a nie mamy dostępu do lekarza, który mógłby wypisać nową receptę. Takim innym powodem może być sytuacja, gdy lek z naszej recepty został wycofany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. I w takiej sytuacji farmaceuta ma możliwość wystawienia recepty farmaceutycznej na lek, który posiada tę samą substancję czynną w takiej samej dawce, ale który będzie bezpieczny. Jak widać, takie sytuacje, kiedy farmaceuta ma prawo wystawić nam receptę farmaceutyczną i wydać na nią lek, są raczej awaryjne i należą do rzadkości. Oczywiście farmaceuta może odmówić wypisania recepty farmaceutycznej i ma do tego pełne prawo ze względu na odpowiedzialność za ryzyko związane z wydaniem danego leku. Farmaceutów w takich sytuacjach najbardziej ogranicza to, że nie mają dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, historii choroby, wyników badań czy chociażby informacji, u którego lekarza są leczeni. Jak już wspomniałam, receptę farmaceutyczną można wypisać tylko w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. I niestety długie kolejki do lekarza nie są powodem do wypisania takiej recepty. Dlatego jeżeli stosujemy jakiś lek regularnie, leczymy się przewlekle, to miejmy gdzieś z tyłu głowy, żeby udać się do specjalisty odpowiednio wcześniej, a nie dopiero po zażyciu ostatniej dawki z opakowania. Warto też pamiętać, że na recepcie farmaceutycznej nie mogą znaleźć się wszystkie stosowane przez nas leki. Na przykład nie może być ona wystawiona na środki odurzające i psychotropowe. Więcej o recepcie farmaceutycznej przeczytacie w artykule na Gdzie Polek? Natomiast w komentarzach pod tym filmem możecie podzielić się sytuacjami, w których wydano Wam lek na receptę farmaceutyczną.